Siemanko ludziska, z tej strony Metsu, witam was w trzecim odcinku z kariery Marcinem Bułką w EA Sports FC 24. Zaczynamy kolejny sezon naszej przygody, taki mamy terminarz, całkiem przyzwoity, większość meczów spokojnie jest do wygrania. Jeśli chodzi o układ ligowej stawki, to spójrzmy na tabelę, wygląda to ok, trzecie miejsce w lidze, Nantes na samym czele, drugie miejsce PSG, Nice na trzecim miejscu, ale zmieniamy poziom trudności, bawiliśmy się na klasie światowej całkiem fajnie, więc przetestujmy poziom legendarny z trybem rywalizacji, no i może trudnością zależną od piłkarza, bo też to w sumie można uruchomić i zobaczymy, jak nasi rywale będą się spisywać, czy będzie dużo interwencji, czy jednak okaże się, że klasa światowa była lepsza. Przekonajmy się, mamy 6 spotkań, żeby przetestować poziom legendarny. I jak widzimy, Nicea w natarciu, Błanani, dobre zgranie do Laborda, Labord po ziemi, Sanson, aj pięknie Sergio Rico to wybronił i będzie tylko rzut rożny. Lemelu zastawił piłkę, uwalnił się spod krycia, cały czas ją kontroluje, nikt nie jest w stanie mu jej odebrać. Czy nastąpi strzał? Zobaczmy. Jak widzimy, przerost formy nad treścią, zabrakło tego co najważniejsze. No i w tym spotkaniu, no, powiedzieć, że nic się nie działo, tak by nic nie powiedzieć. No jeśli tak ma wyglądać poziom legendarny, no to szybko chyba wrócimy do klasy światowej. No nasi rywal nie oddali ani jednego strzału. No pokazałem wam jedną sytuację, gdzie gościu miał chyba z 6 okazji, żeby oddać strzał, ale cały czas się kiwał i oddałby go pewnie dopiero, gdy byłby sam na sam. No czasem jest to problem tego trybu rywalizacji, że niby ma to wyglądać jak powiedzmy w Ultimate Team, no ale tutaj niestety bot na bota, no to nie zawsze wygląda to tak dobrze. Skakujemy na drugie miejsce w ligowej stawce, przeskakując Paris Saint-Germain. Nantes utrzymało pozycję lidera, a my dostajemy powołanie do reprezentacji na towarzyskie spotkania z Hiszpanią i Ganą. Jeszcze przed tym mamy spotkanie z FC Metz, a następnie Hiszpania, Gana. Miejmy nadzieję, że selekcjoner da nam szansę, no bo występy z orłem na piersi to jest zawsze wielka duma. Metz ma piękną nazwę, ale nic poza tym. Chcemy ich pokonać, liczy się tylko zwycięstwo. No i co? Zaczynamy kolejny mecz, oby tym razem było co bronić. Semedo ładnie zagrał do środka, Rosario, Sanson wyczekuje momentu, wycofuje Rosario, Sanson, Błanani, Laborde 1-0, ależ to było uderzenie. Bramkarz wyciągnął się jak struna i tak wyciąga piłkę z siatki. Ale Metz stara się odpowiedzieć. Piłka na wolne pole, Wagner, aj bułka to broni, świetna interwencja Polaka. No i mamy rzut rożny, jest pokazany który wariant. Centra na pole karne, nie ma niestety strzału głową, jeszcze zgarniamy piłkę, Błanani. Na pole karne, Boga 2-0, Okidża pokonany. Ależ to był strzał, przy którym bramkarz tylko obserwuje, jak piłka wpada do siatki. I jeszcze kolejny korner. Centra na pole karne. Dante, aj pięknie, Okidża tym razem broni, to bramkarz z Algierii. No i koniec tego spotkania, 2-0 dla naszej drużyny. Pokonujemy FC Metz. Możemy być naprawdę dumni z tego występu, jeśli chodzi o ofensywę. No, jedyne czego brakowało, no to tego, czego brakuje na poziomie legendarnym, strzałów. Był tutaj jeden strzał w sytuacji sam na sam, bardzo ładnie udało nam się interweniować, ale jeden strzał na jedno spotkanie to jest odrobinę za mało, więc liczę, że będzie trochę lepiej w meczach reprezentacji. No i jak widzimy, wskoczyliśmy na fotel lidera, tyle samo punktów co Paris Saint-Germain. Marsylia na trzecim miejscu, Nantes trochę spuściło z tonu. Jako, że było to powiedzmy perfekcyjne spotkanie, no to możemy sobie wykonać spokojnie treningi. To jeszcze Santos na ławce trenera, nie ma tutaj Michała Probierza. My remisujemy z Hiszpanią, pojawiamy się na boisku w 58 minucie. No i miejmy nadzieję, że wykorzystamy swoją szansę i pokażemy się z dobrej strony przed selekcjonerem. No bo on raczej meczów za dużo nie oglądał, ale trzeba się mu pokazać na żywo. Pedri na wolne pole, Merino, jeszcze Morata, Alvaro Morata. Morata nie strzela, Ferran zablokowany, Morata zablokowany i mamy korner. Dobrze, Morata zostawia piłkę, Ferran Torres, Asensio, oj, to jest najgorsze, co się może stać. Przytrzymałem w jednym momencie dwa przyciski, no i mi się bramkarz zblokował, więc tutaj niestety moja wina, aż ta bramka wpadła. Jeszcze jest zagranie na wolne pole, Frankowski, Buksa obok bramki. No i ten mecz niestety zakończy się naszą porażką. No i co by nie mówić, no nie było to najlepsze przywitanie z reprezentacją, no ta wpuszczona bramka. No taki czasem błąd się popełni, że w jednym momencie przytrzyma się dwa, powiedzmy, triggery w jedną stronę, no i niestety bramkarz się wtedy potrafi tak zblokować. Gdybym się rzucił, to pewnie broniłbym ten strzał, no ale przez własną pomyłkę tracimy gola. No i ten w tamtym momencie remis. Ale zmienimy trochę, jeśli chodzi o ten poziom legendarny. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądać bez trybu rywalizacji i trudności zależnej od piłkarza, bo strasznie dużo ci piłkarzy się kiwają, mało strzelają. Może w meczu z Ganą będzie ciekawiej. Wchodzimy znowu przy remisie dużo później, bo dopiero w 83 minucie.
Widać, nie zyskaliśmy w oczach trenera, no ciężko było zyskać w sumie. Karbownik rozpędza się na skrzydle. Ma mnóstwo miejsca do środkowuje. Benedyczak Zigi niestety to broni. I Mumin ma piłkę. Jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu. Świderski. Wycofanie Zieliński. Kun Zigi, ależ interwencja bramkarza rodem z Gany. No, jak widać, może świętować wraz z kolegami tą interwencję, bo to jest interwencja chyba na wagę remisu. No i tak się dzieje. Zigi naprawdę świetnie bronił. Żałuję, że ja takich strzałów do obrony nie miałem. No, pojawiłem się na boisku, kilka minut się postało. No i w sumie nic się nie działo. No, na razie ten poziom legendarny dla mnie osobiście jest wielkim rozczarowaniem. Dużo gorzej się bawi niż na klasie światowej. No bo tak naprawdę wiecie, większość spotkań to po prostu obserwuje, co się dzieje na boisku, ale przynajmniej mamy drugą rangę osobowości, więc możemy sobie dodać jakąś unikatową umiejętność. No tu mamy na razie wszystko zablokowane. Niewielki wybór mamy, więc bierzemy to, co mamy tak naprawdę, daleki zasięg, bo tylko to nam pozostaje. No jak widać, trener nie jest zadowolony z naszych ostatnich występów, pewnie przy tych w reprezentacji. No nie wiem, jak ja mogłem mieć słaby występ meczowy, skoro nie miałem nic do roboty, no ale wiecie, no zdarza się tak, no. To jest czasem absurd FIFA, że nie macie kompletnie nic do roboty, przez co nic nie zepsujecie, ale macie słabą ocenę menadżera, no bo nic się nie działo. No. Taka samonapędzająca się przepowiednia. I sprawdźmy, jak w tym spotkaniu będzie, może wreszcie będzie co bronić. Pero napędza akcję skrzydłem, zagrywa do środka, Jeremy Boga, Mbemba, jeszcze piłka wybita, kto uderzy? Thuram, aj Paul Lopez jedną ręką broni fantastycznie. No i wreszcie nasi rywale atakują, coś pięknego, Aubameyang. Aubameyang napędza akcję skrzydłem, centra na pole karne, obrońca to wybija. Czy to już koniec? Tak, to koniec tej akcji. Buanani. Jest tutaj Gaetan Laborde. Laborde w polu karnym 1-0, ależ uderzył 84 minuta. Nicea na prowadzeniu w bardzo ważnym meczu. No i zmiana, Marcin Buka. Jako że nie miał co robić, to jest zmieniony, bo ma słabą ocenę. No powiem wam, zmiany zawodników. To jest coś pięknego, jeśli chodzi o karierę zawodnika z pola. A jest to coś tragicznego, jeśli chodzi o karierę bramkarza. Wygląda to komicznie. Przez małą ilość interwencji co chwila następują zmiany. A mamy mało interwencji, no bo bot ogólnie mało strzela. No i wiecie, no tak, jedno z drugiego wynika. Dla mnie osobiście karierę zawodnika z pola zmiany zrewolucjonizowały, bo się stała dużo ciekawsza, ale karierę bramkarzem no nie ulepszyły, tak delikatnie mówiąc. No, mogliby to na przykład zrobić tak, żeby nie było to możliwe w karierze, gdy grasz na pozycji bramkarza. No ale wiecie, no zanim to wprowadzą, to może będzie nowość w EA Sports FC 82. No bo wiecie, no EA Sports ma swoje, powiedzmy, tempo pracy i tempo wprowadzania zmian. Ostatni mecz w tym odcinku gramy z Clermont. Oby to było zwycięskie spotkanie z dużą ilością interwencji. Piłkę na pole karne, Boga Ndiaye to powstrzymuje. Buanani jeszcze wycofanie Laborde. Aj, piękna interwencja bramkarza Boga Ndiaye. Ależ on ma popis bramkarskich umiejętności. Sansą. Jeszcze Boga Sansą. Laborde. Buanani, Laborde zablokowany. Sansą gol, nareszcie Ndiaye pokonany. Bronił kapitalnie, wydawał się być nie do pokonania, a jednak nam się to udało. Murier pędzi skrzydłem, czy uda mu się dośrodkować? Zwleka z tym, zagrywa na krótko Borges. Do środka. Ja też, oj Buka, tak jest! Takie interwencje budują osobowość. Czy rozegrają to na krótko? Tak jest, Chando Zefane. Termin do naszego obrońcę. Borges, Andrić zablokowany, jeszcze strzał, ale bardzo niecelny, tylko do statystyk. Goodale wygrał ten pojedynek, jeszcze go na los. Maurer na skrzydło, Borges ma zdecydowanie za dużo miejsca. Dośrodkowuje, Buka bardzo pewnie wychwytuje to dośrodkowanie. Dobrze, Buanani, Laborde zablokowany, jeszcze wywalczył tą piłkę, Buanani na wolne pole. Thuram zablokowany. Laborde gol, tak, Ndiaye po krótkim rogu, zasłona obrońcy zrobiła swoje. I bramkarz był totalnie skołowany przy tym uderzeniu. No i koniec tego spotkania, zwycięstwo, czyste konto. Jedna fajna interwencja, jedno dośrodkowanie do wyłapania. Jak na poziom legendarny, to niesamowicie duża ilość interwencji. Wiem, że brzmi to dziwnie przy tak małej ilości, no ale wiecie, jak to czasem w FIFA bywa. No, człowiek się cieszy nawet z takich małych rzeczy, że nie musiał cały mecz stać i obserwować tylko gry, a miał wreszcie co robić. Przyznam, że poziom legendarny no nie zachęcił mnie, żeby na nim pozostać. W następnym odcinku myślę, że spokojnie przetestujemy poziom Ultimate.
no bo nie ma co na poziomie legendarnym zostawać. Tutaj 2 punkty przewagi nad Paris Saint-Germain, 6 nad Marsylią. Jesteśmy liderem ligowej stawki i to jest ważne. Clermont Foot na samym dnie. Ben Yedder na razie najlepszym strzelcem wraz z Petkowiciem po 7 bramek w 10 meczach. Jeśli chodzi o asystentów, Buanani tutaj najlepszy, 5 asyst w 10 meczach, Bułka 8 czystych kont w 10 spotkaniach. No wiecie, no wynika to też z tego, że jest mało strzałów też, dlatego tak łatwo zachowujemy czyste konto. Nie z tego, że taka jest wybitna forma. W następnym materiale czeka nas kolejne 6 spotkań. Graliśmy już na klasie światowej, graliśmy na poziomie legendarnym. W następnym odcinku wypróbujemy poziom Ultimate, uruchomimy na start tryby rywalizacji i poziom zależny od piłkarza, a potem pewnie znowu przetestujemy bez tego, bo wiecie jak to. Chcę zobaczyć jak to wszystko wygląda. Na tę chwilę klasa światowa dla mnie jest zdecydowanie ciekawsza niż poziom legendarny. Czy poziom Ultimate wszystkich pogodzi i wskoczy na fotel lidera, czy okaże się być drugi albo trzeci, to przekonamy się już w trakcie trwania następnego materiału, który pojawi się na kanale za tak około tydzień. I z tego miejsca na karierę bramkarza już Was zapraszam, a w międzyczasie zachęcam, żeby obejrzeć sobie jakieś przebudowy, bo ich też nie brakuje na kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia!